miał szans, to bym w ogóle nie podejmował tej walki. Także jestem pewny, że dam sobie radę. A jakie są silne, mocne strony Pudzianowskiego? Na co będzie pan szczególnie musiał zwrócić uwagę podczas tej walki? Nie mogę wszystkiego zdradzić, natomiast nie ulega wątpliwości, że Mariusz będzie dużo silniejszy ode mnie i to wszyscy wiedzą, natomiast no, to wszystko. Pudzianowski też w maju walczył w klatce. Czy pan już jakoś próbuje właśnie też w klatce przed walką? Tak, ja mam u siebie w klubie taką imitację klatki, więc dla mnie jest to nic nowego, więc też raz walczyłem w klatce. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to klatka, czy ring. Walka to jest walka, czy to Polak, czy za granicą. Akurat teraz tak się złożyło, że walczę z Polakiem. Nie, w ogóle mnie, nie ma dla mnie znaczenia. Mieszany styl walki, czyli wszechstronna walka, zarówno w stójce, jak i w parterze. Bardzo fajna, atrakcyjna, ciekawa, rozwijająca się dyscyplina. Śmiem twierdzić, że kiedyś znajdzie się na Igrzyskach Olimpijskich. Nie ulega wątpliwości, że dostałem dobrą propozycję z Japonii finansową i to też był główny powód, dlaczego zdecydowałem się, ale oprócz tego to, że mi się podobało coś nowego, uczyłem się nowych rzeczy. Oczywiście nie było to łatwe, bo dosyć ciężko było przestawić się żydowi na zawodnika bijącego w stójce, także no to trochę czasu potrzebowałem, ale to mi się podobało, no, bo sama kasa, to, że ja bym dostał dobrą propozycję finansową i robił coś, czego nie czuję, to myślę, że pół roku bym nie wytrzymał. Pan jest rocznik 70. Czy to już jest raczej bliżej końca tej kariery zawodniczej w MMA? Tak. To oczywiście na 99% jest to moja ostatnia walka, więc ja już jestem na końcówce tej drogi.